7 października w Pcimiu odbyły się specjalistyczne manewry poszukiwawczo-ratownicze, których organizatorami byli Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami oraz gmina Pcim. Manewry trwały cały dzień, a rozpoczęły się od części teoretycznej. Różnorodne tematy wykładów i wiedza, której potrzebują ratownicy w swojej codziennej pracy. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak radzić sobie z obciążeniami psychicznymi podczas działań ratowniczych. Część praktyczna miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu i terenie do niego przylegającym. Założenie ćwiczeń było dość skomplikowane i wymagało skoordynowania działania wielu różnych służb. Pali się kotłownia, przystępujemy do gadania. Ja zrozumiałeś. Zrozumiałem. Siły i środki wystarczające? Staramy się organizować raz w roku duże manewry. W tym roku akurat zwróciliśmy się z prośbą do pana wójta o objęcie patronatu i pomoc, żeby nam pomógł przygotować takie manewry. Doszło do pierwszych rozmów, pan wójt wyraził chęć, potrzebę takich ćwiczeń tutaj na takim terenie, za co wielkie podziękowania dla pana wójta, że możemy tutaj przećwiczyć pewne schematy ze względu na to, że jest budynek Domu Pomocy Społecznej, te zaginięcia w tych budynkach często się zdarzają. Czy na pewno wszystkie pomieszczenia zostały dokładnie przeszukane? Tak, dużo zdarzeń. Czy wszystkie osoby wyszły z budynku, są na miejscu, miejscu zbiórki do ewakuacji? Tak, wszystkie osoby wyszły. Czyli mamy sytuację panową. Rozumiem. Nie mamy osób rannych. Znaczy mamy dwie poszkodowane, które by tam karetkę się wybrały. Scenariusz w pierwszej fazie obejmował tutaj pożar jednego z pomieszczeń w budynku kotłowni w DPS-ie, gdzie były dwie osoby poszkodowane. W drugim etapie dostaliśmy informację od pani tutaj dyrektor z Domu Pomocy Społecznej o zaginięciu dwóch mieszkańców. No i teraz obecnie trwa akcja poszukiwawcza za tymi dwoma mieszkańcami. Osoby, które wychodzą w teren, idą z naszymi ratownikami. Jeden nawigator, reszta, co zostanie, nie zostanie przydzielona, będzie tworzona tyraliera i wyznaczymy im sektor do przeszukania poprzez tyralierę. Reszta szybkie trójki plus jeden zespół z psem ratowniczym, też zostanie przydzielony sektor. Do tego tutaj rozdysponujemy w dalszych działaniach kłady ratownicze, które przeszukają metodą szybkich dróg. Będziemy przeszukiwać drogi. Na chwilę obecną tutaj będziemy dzielić na grupy, po kolei nawigatorów będziemy wzywać. Dobierać sobie osoby, które wychodzą, podają mi je nazwisko, żebyśmy mieli z wszystkimi kontakt. Później dajemy, zgłaszają, że wychodzą w teren, sektor. I także jeżeli jest jakaś informacja, prosimy od razu, żebyśmy byli w kontakcie. W manewrach wzięli udział przedstawiciele wielu jednostek z Krakowa, Myślenic, Pcimia i okolicy. W dzisiejszych akcji biorą udział jednostki takie jak z gminy Pcim, czyli OSP Stróża, Trzebunia, Pcim, Szkoła Aspirantów, Samodom SDL, Górne Przedmieście, OSP Tenczyn, PCK Kraków, Grupa Poszukiwawcza z Myślenic i LOPR. Manewry to symulacja tego, co tak naprawdę jest codziennością służb ratowniczych. Codziennością wymagającą wielu wyrzeczeń. Baza dla Agi. Cześć tam. Aga zgłasza wyjście w teren. Aga zgłasza wyjście w teren. Życie i zdrowie najważniejsze jest dla osób, więc staramy się pomagać jak najbardziej możemy. Co na tym cierpi? Cierpią nasze rodziny, nasze żony, bo nas nie ma w pracy, nas nie ma w domu, nie możemy poświęcić czasu dla dzieci, dla żon, a idziemy tutaj, jednak to jest poświęcenie. Chcąc być w takiej grupie, rzeczywiście trzeba się poświęcić nie na 100, ale na 110%, z czego najbardziej to wie nasz prezes Krzysztof. Wcześniej był tylko strażakiem, jak założył grupę, to naprawdę wczoraj jeszcze z nim rozmawiał, że nie 100, ale on 200% się za jakby w to całe angażuje i chwała mu za to, bo naprawdę jest warto. A wam za co? Jaką korzyść wam to daje? Oprócz tych właśnie bolączek rozłąki z rodziną?
satysfakcję. Satysfakcję z tego, że można kogoś rzeczywiście uratować, bo dużo przypadków jest naprawdę, jak na razie tutaj w naszej gminie czy okolicach, w tym roku chyba już 15 akcja, którą wyjeżdżamy. Według mnie, dla mnie naprawdę satysfakcja z tego, że można komuś uratować życie albo nawet tylko pomóc. Czego Wam można życzyć? Zdrowia, siły chyba i wytrwałości. Cel manewrów, czyli zintegrowanie i sprawne działanie różnych służb ratowniczych, został w Pcimiu zrealizowany.